Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest druga część programu Republika po południu. Witam również moich gości. Paweł Lech, Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Szpądrowski, Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Zacznę od pana radnego z Koalicji Obywatelskiej. Panie radny, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że stawki za wywóz śmieci w Warszawie zostały ustalone niezgodnie z prawem. Teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób miasto odda pieniądze mieszkańcom Warszawy. Bardzo proszę. Panie redaktor, jestem oczywiście tym wyrokiem bardzo zaskoczony, bo jeżeli on zostanie potwierdzony przez Naczelny Sąd Administracyjny, to nie tylko w Warszawie, ale zapewne w setkach innych samorządów, które w podobny sposób przyjęły sposób rozliczania kosztów wywozu odpadków z nieruchomości zamieszkałych przez pojedyncze rodziny, czyli z domów jednorodzinnych i z budynków wielorodzinnych. Jeżeli ten system zostanie utrzymany przez NSA, to setki samorządów w Polsce będą miały podobny problem. Dlatego ja nie wierzę, ażeby ten wyrok mógł się utrzymać. W mojej opinii, w opinii prawników miasta, system wprowadzony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy jest całkowicie zgodny z obowiązującym prawem, z ustawą, która została przyjęta przez Sejm. Bardzo proszę o wypowiedź radnego z Prawa i Sprawiedliwości. Sąd wydaje decyzję. Warszawa, prezydent miasta będzie musiał zwrócić te pieniądze? No tutaj mamy już zapowiedzi ze strony ratusza, że zostanie skierowana sprawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc myślę, że czeka nas jeszcze troszeczkę oczekiwanie na to, jak zachowa się NSA. Natomiast tutaj to, co podkreślał kolega radny, ale również słyszałem, że dzisiaj w wypowiedziach medialnych wiceprezydent Michał Olszewski, jest to rzeczywiście orzeczenie dość zaskakujące, niemniej. Jeśli sąd podjął taką decyzję, a możemy się spodziewać, że tego, że NSA utrzyma ten wyrok w mocy, to jest to duży problem dla miasta stołecznego Warszawy. I zamiast trwać twardo na stanowisku, że wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, to musimy zapytać prezydenta i my oczekujemy takiej informacji ze strony prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jak Warszawa będzie chciała te kwestie rozwiązać, bo jeśli NSA podtrzyma wyrok w USA, to te setki milionów złotych tak naprawdę, bo o takich mówimy tutaj kwotach, które by należało mieszkańcom zwrócić, trzeba będzie gdzieś w budżecie znaleźć. To jest bardzo duża suma pieniędzy. System gospodarowania odpadami w mieście stołecznym Warszawa jest bardzo drogi. Zakładane wpływy są powyżej 1 miliarda złotych. Wcześniej te systemy kosztowały po kilkaset milionów złotych, ale nigdy takich kwot nie przekraczały. No więc my, zdając sobie sprawę, że ta ścieżka prawna nie jest jeszcze wyczerpana, oczekiwalibyśmy jednak od ratusza pełnej informacji. Raz, to może w takim razie rozwiązanie. W sądzie i panie radny, się może rozwiązanie. Na rozstrzygnięcie NSA. Może rozwiązaniem będzie sytuacja, gdzie przez na przykład kolejny rok albo adekwatnie do tej kwoty, która powinna być zwrócona mieszkańcom, mieszkańcy nie będą musieli uiszczać opłaty za wywóz śmieci. Pan radny Paweł Lech. Pani redaktor, wiemy, mamy świadomość, że już niedługo zostanie wprowadzony w Warszawie inny system rozliczania śmieci. On także, to znaczy jaki? W oparciu o ilość zużytej wody przez mieszkańców. To jest także system, nad którymi nadal w pewnym sensie można powiedzieć, że rozmawiamy. On został wprowadzony. I jakie to będą kwoty? Maksymalna kwota minimalna? Potrafi pan powiedzieć? Słucham? Potrafi pan powiedzieć, jaka będzie kwota maksymalna lub minimalna? Pani redaktor, to około 12, ponad 12 zł maksymalna stawka, jaką dopuszcza ustawa za metr sześcienny zużytej wody przez mieszkańca Warszawy. Ale to, co jest istotne, to jest to, że odpowiadając na pierwsze pani pytanie, że ja jestem przekonany, że wyrok
NSA będzie inny niż ten, który zapadł przed sądem w Warszawie. Bo jeszcze raz podkreślę, setki samorządów w całej Polsce miałyby taki sam problem jak Warszawa, a w mojej opinii myśmy wybrali system zgodny z prawem i uchwała Rady Miasta jest zgodna z obowiązującym prawem. Ja zapytam teraz pana radnego z Prawa i Sprawiedliwości, czy ta nowa propozycja, która ma dotyczyć właśnie wywozu śmieci, pana zdaniem jest decyzją racjonalną, czyli adekwatnie do zużycia wody? Tak, są dwa elementy tego systemu, które należałoby omówić. Po pierwsze, sam system łączący to tak jakby ze zużyciem wody ma naszym zdaniem sens, jest jednym z dopuszczalnych systemów. Już mówię dlaczego, bo to też pojawiają się często w pytaniach od mieszkańców do nas radnych. No, zużycie wody pokazuje jednak jakiś sposób bytowania, wiem, że to nie brzmi najlepiej, ale tego, czy ktoś rzeczywiście w danym mieszkaniu przebywa, ile osób przebywa w danym mieszkaniu. No więc można powiedzieć, że im więcej osób, im aktywniej tak jakby żyją w tym mieszkaniu, tym można założyć, że ta produkcja śmieci jest większa, więc on ma swoje oczywiście racjonalne podstawy. Natomiast to, co my kwestionujemy jako radni opozycji w tym systemie, to jest właśnie to, o co pytała pani redaktor, czyli brak chociażby ustalenia maksymalnej wysokości danej opłaty. Bo oczywiście jest ta stawka wyśrubowana na maksymalną możliwość 12 zł 73 groszy za metr sześcienny zużytej wody, ale jesteśmy w stanie wyobrazić sobie takie sytuacje, że na przykład ktoś będzie miał wylew wody w mieszkaniu w trakcie, gdy jest na weekendzie poza miastem, no i dostanie potem rachunek, że 15 metrów sześciennych wody zużył albo jeszcze więcej, no i będzie płacił. No i co wtedy? No właśnie, co wtedy? I będzie płacił za takie sytuacje. Więc my chcemy po pierwsze, żeby doprecyzować maksymalną stawkę, tak żeby chociażby rodziny wielodzietne za bardzo nie ucierpiały na tym systemie. Natomiast no, sam system jest racjonalny, ale on musi być dopracowany. No tutaj na razie ratusz jest głuchy na nasze argumenty. My chcielibyśmy, żeby ta stawka maksymalna została określona, ale nie tylko za metr sześcienny wody, ale również, żeby nie można było pobierać powyżej pewnej kwoty w ogóle od gospodarstwa domowego w mieście stołecznym Warszawie. Panowie, do tego tematu jeszcze wrócimy. Ja bym chciała zapytać o, no właśnie, za chwilę będzie 10. rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej, czyli jednej z ofiar dzikiej reprywatyzacji. Jest to zdecydowana twarz tych ofiar i twarz dzikiej reprywatyzacji. To ona właśnie walczyła bardzo dzielnie z tymi, którzy bezprawnie, z tymi, którzy bez żadnych skrupułów i bez żadnego sumienia wchodzili do mieszkań i eksmitowali lokatorów, pozbawiali dachu nad głową. Zapytam teraz pana radnego z Koalicji Obywatelskiej, dlaczego Platforma nie chciała podjąć uchwały w Sejmie dotyczącej upamiętnienia właśnie Jolanty Brzeskiej? Pani redaktor, Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę upamiętniającą. Ale Platforma Obywatelska w Sejmie nie chciała. W Warszawie, ale przepraszam, w Warszawie także nazwaliśmy jeden ze skwerów w mieście jej imieniem. Natomiast jeśli chodzi o projekt uchwały sejmowej, on w mojej ocenie jest potrzebny, powinien być przyjęty. Natomiast problem... A uważa pan, że już sytuacja z dziką reprywatyzacją, że wszystkie problemy tych lokatorów, i że tutaj osoby, które są temu winne, również i samorządowcy, ponoszą już konsekwencje, czy nie? Na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pani redaktor, w mojej ocenie Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ponosi odpowiedzialności za wiele tych elementów, które działy się w Warszawie. Natomiast chciałbym właśnie dokończyć zdanie, które pani przerwała. Dlatego, że uchwała zaproponowana przez chyba poseł Spurek po prostu mijała się z prawdą. Mijała się z prawdą i właśnie to mijanie się z prawdą zrzucało odpowiedzialność za dziką reprywatyzację tylko i wyłącznie na Platformę Obywatelską, a to jest nieprawda. Chociażby dlatego, że budynek, który został zwrócony, w którym Jolanta Brzeska mieszkała, został zwrócony, kiedy prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy był prezydent z czasów Prawa i Sprawiedliwości. I ostatnie zdanie, Michał Szpądrowski, radny z Prawa i Sprawiedliwości, bardzo proszę. Szanowni Państwo, no to jest bardzo smutne niestety, że Platforma Obywatelska w Sejmie była jedyną siłą,
która jeszcze próbowała dodatkowo podważyć, i to był główny ich argument, ilość osób poszkodowanych tym procesem dzikiej reprywatyzacji. No, próbuje się odwracać kota ogonem. Wiemy, kiedy miały miejsce największe nieprawidłowości z tym związane. I oczywiście Jolanta Brzeska jest pewną twarzą tego no niestety ofiar tego negatywnego procesu, ale musimy sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że za postacią Jolanty Brzeskiej stoją tysiące, a właściwie dziesiątki tysięcy osób, które zostały wyrzucone ze swoich mieszkań, które potem przewlekle chorowały, były pozbawione środków do życia, bo wcześniej próbowały utrzymać te mieszkania przy tych podwyższonych czynszach, które no, przez wiele miesięcy, a niektóre i lat były nękane przez mafię reprywatyzacyjną. Tak więc musimy sobie zdawać sprawę, że to jest tylko pewna ikona tego sporu, który, znaczy nie sporu, tylko tej afery, która miała miejsce w mieście stołecznym Warszawa. No i to jest naprawdę bardzo przykre, że w Sejmie Platforma Obywatelska nie potrafiła stanąć ponad podziałami, ponad własnymi interesami i politycznymi. I tu stawiamy kropkę. No i niestety próbowała zablokować tę uchwałę. Dziękuję bardzo za spotkanie. Paweł Lech, radny Warszawy, dziękuję Koalicja bardzo. Obywatelska i Michał Szmądrowski, również radny Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości. Dobrego popołudnia. Dziękuję pani doktor, dziękuję państwu. A ja państwu dziękuję za wspólne popołudnie. Życzę właśnie dobrego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek, a jeszcze niedziela 21:10 program Na Pomoc. Do zobaczenia. Do widzenia.